Wskaż zbiór argumentów, dla których funkcja f od x przyjmuje wartości dodatnie. Mamy wskazać zbiór x-ów, dla których wartości są dodatnie. Wartości dodatnie znajdują się powyżej osi x, czyli funkcja f od x przyjmuje wartości dodatnie w tym fragmencie. I teraz uwaga. Wartości mają być tylko i wyłącznie dodatnie, czyli większe od zera. Co oznacza, że do naszego zbioru nie będą należały punkty przecięcia wykresu z osią OX, dlatego że tu wartości są dokładnie równe 0. Czyli tu mamy kółeczka otwarte. Czyli funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów należących do przedziału od minus 8 do minus 5. W minus 8 przedział był otwarty, bo kółeczko było otwarte. W minus 5 również będzie przedział otwarty, dlatego że dla minus 5 mamy miejsce zerowe, czyli tu jest dokładnie wartość wynosząca 0, a my chcemy mieć wartości większe od 0. Następnie kolejny fragment jest dla argumentu od minus 2 do 6. Tu również mamy kółeczko otwarte, czyli jest przedział otwarty. I w szóstce również mamy przedział otwarty. Wskażmy zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne. Czyli tym razem f od x ma być mniejszy od zera. Wartości ujemne to są te, które znajdują się poniżej osi x. Czyli mamy ten fragment wykresu, ma wartości ujemne, oraz ten fragment wykresu ma wartości ujemne. Odczytajmy, dla jakich x-ów wartości są ujemne. Ten fragment jest dla x-ów od minus 5 do minus 2. Ponieważ tylko wartości mają być ujemne, czyli już równe 0 nie mogą być, więc mamy z obu stron przedziały otwarte. A następnie mamy przedział od 6 do 10. W szóstce jest kółeczko otwarte, czyli mamy przedział otwarty, natomiast w dziesiątce jest kółeczko zamalowane, czyli przedział jest domknięty.